Dzisiaj, moi drodzy, zabieram Was na Sycylię. Jedziemy z tym odcinkiem. Do dzisiejszego naszego dania będziemy potrzebować mięty, cytryny, oliwy z oliwek, trochę sera, soli i oczywiście spaghetti. Bardzo ważna rzecz, moi drodzy. Jeżeli w daniu używacie mięty lub bazylii, to musicie o tym pamiętać, że nigdy nie kroimy na desce, tylko i wyłącznie rwiemy paluszkami. Zaczynamy ścierać cytrynę. Im więcej, tym lepiej. Po tym, jak wycisnęliśmy sok z cytryny, bierzemy oliwę z oliwek i będziemy wszystko przyrządzać na patelni. Bierzemy oliwę, lejemy do patelni. Tutaj nie żałujemy. Będzie nam bardzo potrzebna do tego, żebyśmy zrobili sos. Więc lejemy, można powiedzieć, sporą ilość. Dajemy starte skórki z cytryny. Mieszamy trochę. Ach, ale ładnie czuć, co? Jak już czujemy, że aromaty cytryny, skórki z cytryny idą w górę i tak bardzo intensywnie je czuć, to wtedy bierzemy wyciśnięty sok i wlewamy na patelnię. Czekamy, aż nam się na najwyższym ogniu zredukuje trochę. Jak już widzimy, że tak nam się gotuje, bierzemy naszą miętę i listek po listku będziemy wrzucać do naszej patelni. Bierzemy nasz makaron, od razu przerzucamy. Do naszego sosu. I jeszcze na sam koniec niedużo, bo jak chodzi o ser, nie ser musi być dominującym czynnikiem w tym daniu, tylko cytryna. Więc dodajemy, żeby trochę bardziej był taki kremisty nasz sos. Kremowy, dziękuję. I mieszamy to wszystko. Widzicie, jakie kremowe? Widzicie? Nie trzeba dodawać żadnych śmietan do naszej makaronu. Mam nadzieję, że podobał się Wam i ten przepis i będziecie chętni do zrobienia go. Życzę Wam smacznego. Do usłyszenia w następnym odcinku.